Dzień dobry, kochani, witam was w nowym vlogu i chciałabym powiedzieć w takim normalnym, standardowym vlogu, bo poprzedni był taki bardziej przebitkowy i no jak wiecie, w innym zupełnie klimacie niż takie standardowe vlogi. Patrzę, czy nie jest za ciemno, ale chyba jest okej. A dzisiaj nagrywam, dzisiaj właściwie zaczynam nagrywać vloga takiego już standardowego, ponieważ no wiem, że większość osób, mimo że lubi takie klimatyczne bardziej filmy, no to jednak jest za takimi pogadankowymi, luźnymi vlogami, gdzie po prostu sobie do was rozmawiam jak do koleżanek. Chociaż powiem wam, że nagrywanie tamtego filmu i montowanie go, mimo że tamten vlog miał około 12 minut, a ja montowałam go chyba 5-6 godzin, nie, łącznie chyba 6 godzin, więc naprawdę mega długo, a taki standardowy montuję no ze 2 tak godziny, bym powiedziała, także no tamten zajął mi dużo więcej czasu, ale no byłam z niego mega zadowolona, także jeśli jeszcze nie oglądaliście, to zapraszam was tam, a tutaj już dzisiaj sobie tak normalnie porozmawiamy. No i powiem wam, że taki miałam ostatnio okres, że nie wiedziałam, czy chce mi się nagrywać te vlogi, dlatego że właśnie mam wrażenie, że no nie wiem, jestem w takim momencie życia, gdzie nie bardzo mam co pokazywać, wiecie, w domu coś tam się dzieje u nas, jeśli chodzi o wykańczanie i tak dalej, ale naprawdę mało, nie ma nic ekscytującego, jeszcze ostatnio byliśmy, no jesteśmy jeszcze przez chwilę na cateringu dietetycznym, więc nie gotowałam, no nie robiłam nic takiego ciekawego, żeby się z wami tym podzielić, nie miałam jakichś super fajnych przemyśleń, więc no tak sobie myślałam, kurde, no po co ja mam wam tutaj siedzieć i pleść głupoty, jak nikogo to nie interesuje. No ale z drugiej strony dzisiaj poczułam taką właśnie chęć, bo trochę się stęskniłam za tym gadaniem jednak. Mamy godzinę 10:45, na 11:00 mam paznokcie, już tutaj stoję sobie pod salonem. Może uda się wcześniej, nie wiem, czy tam ktoś jest, czy nie, ale może uda mi się za chwilkę już wcześniej wejść, chyba że tu jeszcze się rozgadam do was. Także przyjechałam na paznokcie, tydzień później niż zwykle, znaczy no tydzień dłużej noszę stare paznokcie i trochę mi się pokruszyło i są w średnim stanie ze względu na to, że ja ostatnio naprawdę bardzo dużo maluję i w sensie obrazów i wiecie, robię to bez rękawiczek, muszę się przestawić, żeby robić to w rękawiczkach, bo przez to, wiecie, gdzieś mi wiecznie ta farba zostaje, no bo ja jestem raczej taka ekspresyjna, jak maluję i często gdzieś tam dłońmi, palcem coś tam poprawię, albo nie wiem, otwieram farbę i wsadzę rękę w to, no to jest u mnie norma, tak samo jak z oblewaniem się kawą prawie że codziennie. Także muszę chyba zacząć nosić rękawiczki, bo właśnie trochę sobie dłonie niszczę i też myję je tyle razy dziennie, że no naprawdę mam przesuszone. Także tak, muszę zacząć nosić rękawiczki. Dzisiaj chciałabym zrobić sobie kolor na paznokciach, aż ciężko mi w to uwierzyć. Zobaczymy, czy się na pewno zdecyduje, ale myślę, że tak. To będzie też motywacja, żeby te rękawiczki nosić, no bo jak mi coś odpryśnie, tak jak tutaj mi się zdarzało, no to na tym kolorze nie było aż tak widać, a jak będzie jakiś taki no, bardziej widoczny kolor, no to jednak to się będzie rzucało w oczy, więc no będę musiała o te dłonie zadbać, ale co jeszcze ekscytującego w tym tygodniu, bo mamy poniedziałek, a w niedzielę wypadają drugie urodziny mojej córeczki, także cudownie, mega się cieszę, bo chciałam jej zorganizować urodzinki i na początku myślałam, żeby zrobić to takie naprawdę, wiecie, z pompą, super jakieś dekoracje, nie wiadomo jakie i w ogóle tak zaszaleć, ale z drugiej strony tak sobie pomyślałam, że to nie jest do końca w naszym stylu. Chciałam zrobić te urodziny tak czy inaczej w domu, no i one będą w domu. Będziemy je obchodzić prawdopodobnie w piątek, dlatego że tak po prostu rodzinnie bardziej pasuje. Będzie nas naprawdę malutko, garstka najbliższej rodziny i przygotuję jakieś dekoracje, ale będzie to naprawdę takie dosyć minimalistyczne. Ona uwielbia balony, więc będzie zadowolona, jak tylko będą balony. Także tak delikatnie dosyć, w neutralnych kolorach i mam w planach upiec tort albo myślę jeszcze, czy nie zrobić po prostu ciasta zamiast tortu i wiecie, ze świeczkami, no nie wiem, zastanawiam się jeszcze dokładnie, jak to zrobić. Dzisiaj muszę koniecznie zrobić reset, żeby już się przygotować do tego. Myślałam na początku o takim typowym torcie i żeby kupić taką masę, z której nie wiem, coś tam jej ulepię, jakieś nie wiem w sumie jeszcze co. Też chodziło mi po głowie, żeby zrobić tematyczne te urodziny i zrobić je w stylu kociego domku Gabi, bo ona go uwielbia, ale z drugiej strony pomyślałam sobie, że
nie wiem, czy chcę tak na siłę ją, znaczy na siłę, no ona uwielbia to i mogłaby oglądać tą bajkę non-stop, ale właśnie nie chcę już jej bardziej wkręcać jakby w to, bo i tak staramy się nie puszczać jej za dużo bajek i poprzedni tydzień cały nie puszczaliśmy w domu jej w ogóle ani razu bajki, dlatego że był mały problem, naprawdę, kiedy jej wyłączyliśmy bajki wcześniej, jak puszczała, że po prostu buntowała się mocno, więc chcieliśmy jej trochę zrobić taki detoks. Wczoraj i przedwczoraj trochę coś tam obejrzała, ale tak dosłownie troszeczkę. Wczoraj chyba nie w sumie. No, wczoraj chyba nie. No, także było dosyć tak już spokojnie i myślę, że zostaniemy przy tym, że nie całkiem będziemy jej zabraniać, ale wiecie, tak po prostu raz na jakiś czas tylko jej włączymy, więc nie chcę już nakręcać jakby bardziej na ten jakiś tam konkretny kierunek, żeby ona później była od jakiejś bajki czy bohatera trochę uzależniona, tak? Także taki jest wstępny plan. Myślę, że zrobię coś po prostu w takich neutralnych barwach i jeśli bym miała iść w jakiś taki motyw urodzinowy, to po prostu może jakieś delikatne kwiatki, coś takiego, wiecie, żeby po prostu było tak fajnie, delikatnie. Myślałam też o chmurkach, ale trochę za późno o tym pomyślałam i nie wiem, czy by zdążyły mi przyjść balony. Może jakbym dzisiaj zamówiła, to by mi przyszły, bo widziałam takie bardzo ładne balony, chmurki. No nie wiem, zobaczę. Dobra, będę miała teraz czas, żeby pomyśleć na paznokciach. Kończę już tą pogadankę i uciekam. W ogóle dzisiaj jest 9 stopni tylko, a ja mam na sobie balerinę. Nie wiem, co mnie podkusiło. Nie wiem. No w każdym razie wychodzę tylko tutaj, wiecie, z samochodu do salonu i z powrotem do auta. Chyba nie będę nigdzie jeździła później, chyba że tylko do sklepu na moment. Mam ze sobą trench, ale chyba nawet go nie zakładam. Wezmę go w razie, jakby mi było zimno, ale chyba go nawet nie zakładam, bo stoi przed całym salonem. Dobra. Rozgadałam się, ale wiecie, jak nie gadałam do was tak normalnie, typowo, przez dłuższy czas, no to teraz mi się po prostu wszystko wylało, słowotok. Także witajcie w nowym vlogu. No i proszę bardzo, kto by się spodziewał po mnie takiego szaleństwa? Ja sama chyba nie. Chociaż nie, no żartuję, planowałam już od dłuższego czasu zrobić sobie czerwony, jakoś tak nie mogłam się odważyć, bo wiecie, jak od w sumie lat już chyba noszę takie neutralne paznokcie, no to ta czerwień to jest dla mnie duży wyskok, ale fajne, podobają mi się. Tym bardziej, że nie są zbyt długie, tylko takie idealny, jeśli chodzi o długość, także zobaczymy, jak mi się będą nosić. Mam nadzieję właśnie, że nie zniszczy ich za dużo. W ogóle myślałam, że zasnę dzisiaj na fotelu. Naprawdę to była walka ze sobą, żeby nie usnąć, nie wiem. No, ale powiem wam, że przeważnie tak na paznokciach mam. Na ramionczko, dlatego że jak słońce świeci, to bardzo nam się tutaj nagrzewa w salonie i super, bo jest nie dosyć, że piękne światło, to jeszcze jest ciepło, bo na dworze dzisiaj wyszłam na chwilę i pierwszy raz skrobałam szyby w aucie. Wyszłam sobie w ogóle w bluzie, bo stwierdziłam, że przecież no jest jesień i nie spodziewałam się totalnie przymrozku, a okazało się, że szyby były do skrobania. Kawałek dalej, wiecie, na polach to było totalnie biało, także no naprawdę jestem trochę w szoku, że to tak szybko. Tym bardziej, że jakiś tydzień temu było jeszcze 26 stopni, a dzisiaj wychodzę, a tam jest zero. No to kurczę, masakra. Jakoś tak to zleciało moment. Mam wrażenie, że teraz te pory roku to tak się przeplatają, że tak naprawdę nie ma
konkretnej jesieni na przykład, no bo dla mnie jak już jest przymrozek, no to chyba to już trochę wchodzi bardziej w zimę niż w jesień. No ale trudno, no co zrobić? Wyjmuję sobie tutaj swoje leki, suplementy, bo nie wzięłam od razu po śniadaniu, ale przed chwilą jadłam, tak, że nic nie szkodzi, trzymam sobie część tutaj w takiej puszce. I między innymi chciałam Wam powiedzieć właśnie o tych moich suplementach, dlatego że są to suplementy od marki Noyo, z którą współpracuję, ale współpracuję z nimi od niedawna, a testowałam je już od bardzo dawna, od wielu, wielu miesięcy, nie wiem, czy nawet nie od około roku i właśnie przez ten, powiedzmy, że mniej więcej rok, niecały, no nie będę Wam tutaj mówiła dokładnie, bo nie chcę Was oszukiwać, ale no na pewno było to kilkanaście miesięcy. Testowałam wtedy Noyo Hair, czyli ten probiotyk na włosy, i Noyo Skin, czyli właśnie na skórę. A teraz stosuję ten na włosy oraz coś, co jest dla mnie totalnym, no takim must have już teraz, jak spróbowałam i nawet widzę, że zostały mi tutaj trzy kapsułki plus to, co mam na cały dzień tutaj w tym moim pudełeczku, więc muszę sobie od razu dzisiaj zamówić kolejne opakowanie, dlatego że jest to probiotyk, nazywa się to Noyo Probio i jest to probiotyk celowany, który nie tylko, tak jak każdy probiotyk, wpływa pozytywnie na florę bakteryjną, na odpowiednią pracę jelit, co jest dla mnie bardzo ważne, bo ja mam problemy ogólnie z trawieniem trochę, także tutaj bardzo pozytywnie to wpływa. To, że jest to probiotyk celowany, to on skupia się też na konkretnym celu. Jego skład sprawia, że on wpływa na naszą odporność. Także teraz sezon jesienno-zimowy, myślę, że jak najbardziej tego typu produkt się sprawi. No co można powiedzieć, że to jest takie dwa w jednym, bo nie dosyć, że działa tak typowo jak probiotyk, jak już powiedziałam, no to jeszcze jest to coś, co wzmocni naszą odporność. Jest to dla mnie teraz bardzo, bardzo ważne. I tutaj mamy mieszankę szczepów bakteryjnych. A jeśli chodzi o te kapsułki na włosy, one są, zobaczcie, przezroczyste, także nie zawierają żadnych zbędnych wypełniaczy, barwników. W ogóle skład tych wszystkich produktów jest naturalny. I jeśli chodzi o to, to jest to bardzo ciekawe połączenie składów, dlatego że zazwyczaj w suplementach do włosów mamy no takie standardowe składniki jak skrzypłony, biotyna i tak dalej, no po prostu zazwyczaj jest w nich to samo. To tutaj mamy zupełnie coś innego i jest to opracowana specjalnie właśnie pod kątem włosów mieszanka olejów. Także coś zupełnie innego. Też już kończę to opakowanie kolejne i faktycznie widzę różnicę, jeśli chodzi o stan moich włosów i to, że ich więcej wyrasta. Jeszcze używam też wcierki jednej, którą też Wam dzisiaj pokażę, bo jest naprawdę fajna. Ale odkąd właśnie stosuję to od dłuższego czasu, to moje włosy poprawiły się. One zawsze dosyć szybko rosły, jak wiecie pewnie, ale teraz widzę, że one jakby się zagęściły trochę i są takie mocniejsze, bardziej lśniące. Także no naprawdę jestem bardzo zadowolona. Zostawiam Wam linka do wszystkiego, o czym Wam tutaj mówię, linki w opisie. W ogóle bardzo cieszę się, że mam tego typu opakowanie, dlatego że ja non-stop zapominam właśnie o przyjmowaniu lekarstw, a oprócz właśnie tych biorę jeszcze inne leki, także no dobrze jest o tym jednak pamiętać. Ktoś ostatnio pytał, jak robię tą swoją fryzurę z takimi trochę ulizanymi włosami, że tak powiem. Wiem, że tu jest echo, trudno. Jest to jedna z moich ulubionych fryzur ostatnio, więc pokażę Wam tak na szybko, chociaż nie widzę tutaj nic jakiegoś takiego skomplikowanego. Po prostu myślę, że wpływa na to fakt, że moje włosy dosyć łatwo się układają, że nie mam też jakichś takich warstw, które mogłyby mi wypadać, chociaż grzywka mi czasami wypada, no ale staram się to później ewentualnie poprawiać, ewentualnie spryskać mocniej lakierem. I zazwyczaj używam dwóch gumek. To są to takie malutkie gumki, które są mojej córki tak naprawdę, bo jej robię zazwyczaj kiteczki właśnie tymi gumkami. Dzisiaj mam już kolejny dzień, jutro będę myła, nie, dzisiaj wieczorem będę myła włosy, bo sobie przestawiam się na wieczór. Także tym lepiej, bo one się jeszcze lepiej będą trzymały. Mam zamiar dzisiaj trochę malować, więc włosy, które nie będą mi latały po twarzy, jak najbardziej na plus.
No i jak mam swój przedziałek, bo zawsze zostawiam trochę tutaj przedziałka, to sprzesuję włosy gładko do tyłu. Nie mam jakiegoś takiego konkretnego miejsca, konkretnej wysokości, na której tego koczka robię. Akurat jak mi tam wyjdzie, ale co ważne, to tak sprzesuję te włosy nie do góry, tylko właśnie, żeby jednak ten przedziałek został. No i dobra, jak mam już mniej więcej wygładzone te włosy, przydałoby się to zrobić jeszcze lepiej, ale ogólnie moje włosy też nie są jakieś takie łatwe, że one mną tak gładko, mocno leżały, tylko zawsze jakieś takie pojedyncze włoski mi wychodzą, dlatego że mam sporo też i nowych włosków. No ale tak jak mówię, dzisiaj w związku z tym, że to nie jest mój dzień ze świeżo umytymi włosami, to całkiem spoko będzie to wyglądało. Wiecie, jak świeżo umyjemy włosy i mamy takie bardziej puszyste, lejące, no to one mogą bardziej nam wypadać. Robię najpierw kucyka. Robiłam to czasami od razu tego koczka, ale wtedy zazwyczaj miałam problem z tym, że tutaj mi się coś przesuwało, wiecie, nie było tego gładkiego takiego zaczesania. O, tutaj coś mi wychodzi, więc po prostu chyba podeptę sobie to później tutaj z tyłu wsówką, tylko jakąś znajdę, ale teraz zrobię sobie z tego koczka taki malutki, zwykły koczek zawinięty. Jeden raz ma większą gumkę, bo wiecie co, tak to jest, że jak robię to na co dzień, to wychodzi mi od razu, a jak chcę nagrać, to co chwilę mi coś wychodzi z tej gumki. Co chwilę coś tam się nie trzyma. Dobra, i taki klasyczny koczek i jeszcze spinka. Układam sobie to ręką czy tam szczotką. Sięgam po wsówkę. Jakbym nie miała grzywki wcale, no to wiadomo, że to by się lepiej układało i wtedy nie trzeba by było prawdopodobnie tej wsówki używać. Z drugiej strony chyba też już sobie od razu zrobię. Chyba, że tak dziwnie się czuję w tych czerwonych paznokciach. Trochę jak nie ja. Ale podobają mi się. No i tak to mniej więcej wygląda. Ja bardzo lubię ten look, chociaż kiedyś powiem wam, że w życiu bym tak nie wyszła, bo nie czułam się komfortowo, gdy byłam przodem i nie było mi widać nigdzie włosów, po prostu jakoś tak, nie wiem, nie podobała mi się moja twarz czy kształt, nie wiem w sumie, o co mi chodziło do końca, ale teraz uwielbiam ten look, także nie wiem, czy z tyłu wygląda to dobrze, mam nadzieję, że tak. No i jestem teraz fanką tej fryzury, bo mimo, że kocham rozpuszczone włosy, to nie cierpię, jak one mi latają po twarzy, po prostu nie cierpię tego. Także no tym bardziej właśnie teraz jestem fanką jednak takich fryzur, gdzie nic mi nie wypada. No i miałam wam pokazać jeszcze tą wcierkę, więc to jest ona, marki Bibio. Niedawno byłam na evencie właśnie tej marki i tej serii Longevity. I jest to wcierka naturalna, wzmacniająca do skóry głowy i włosów. I powiem wam, że naprawdę faktycznie widzę różnicę, ponieważ moje włosy zaczęły się zagęszczać. Mam dużo takich baby hairów, nie wiem czy to będzie widać, czekajcie. O, chyba trochę widać. Mam pełno takich właśnie mini baby hairów i myślę, że jest to połączenie właśnie tej wcierki i tego suplementu diety na włosy. Ale też dzięki suplementowi myślę, że one są właśnie trochę takie mocniejsze i też w długość szybciej rosną. Jestem właśnie w starym pokoju moim i Tomka u niego w domu i wyciągnęłam pudło tutaj z dekoracjami jesiennymi i szczerze mówiąc, nie wiem, jakoś wypadło mi to totalnie z głowy, że mam też karton, który jest podpisany w kubki sezonowe. Gdzie tak się cieszyłam, że mam już porządek w kubkach, jeszcze coś tam dostaliśmy, więc zabiło się znowu więcej, ale zobaczcie, mamy takie fajne dynie. Myślę, że te dynie wezmę, bo nawet Nel będzie mogła się nim bawić. Mamy dwie takie, już jedną zabrała i uciekła, bo one są takie miękkie, pluszowe, one są z Sinseya, ale tak jak wam mówiłam, nie chcę za dużo tych dekoracji, więc coś pewnie tutaj zostawię u teściowej, niech sobie udekoruje, a wezmę tylko jakieś takie pojedyncze, bo no nie chcę za dużo tego, poza tym zobaczcie jak ja późno się za to zabieram, no już mamy połowę, ponad połowę października, a je dopiero wyciągam ozdoby, no ale to tak bardziej na listopad będą. Oprócz tych pluszowych mam takie, o takie białe w kropeczki ze złotym tym ogonkiem i mam chyba dwie takie, tylko że ta druga
jest w takim bardziej klasycznym dyniowym kształcie. W sumie nie wiem, co bym chciała zabrać. To są takie wielkie, to nie wiem, czy to takie wielkie. Wiecie, mam teraz dużo miejsca niby w domu, ale nie mam ani żadnej komody w korytarzu takiej sensownej, ani konsoli na razie. No nic takiego nie mamy, a nie chcę też się obstawiać, nie wiadomo jak, tymi ozdobami. W salonie jedynie tam myślę, że na tej półce. Ewentualnie w kuchni na oknie czy coś, więc naprawdę takie pojedyncze. Czy też uwielbiacie przytykać folią bąbelkową? No i mam jeszcze, zobaczcie, ile ja miałam tego w poprzednich latach. Miałam naprawdę odsetki na punkcie takich pierdółek. Taką dynię, no typową, pomarańczową. I oprócz tego mam te, które chyba zabiorę, bo te są takie średnie rozmiarowo. O, jest taka jedna większa i chyba mam... A nie, dwie większe mam. A, szkoda, że dwie większe, a nie dwie mniejsze, bo ta mniejsza jest idealna. Tak, ta spotuka. Taka malutka. Także, no ta mała jest fajna, ale może tak dwie koło siebie, albo jedną w jednym miejscu, drugą w drugim, no bo trzy to już trochę za dużo. I mam jeszcze dwie takie pełno dyń, wiem. I to są same dynie, nie mam innych dekoracji jesiennych jak same dynie. Dwie takie beżowe. Teraz muszę sobie pomyśleć, gdzie to rozmieścić. No te pluszowe to fajnie, jakby na sobie po prostu na kanapie gdzieś na oparciu na przykład. A te, no nie wiem, czy to razem dać tak? Nie wiem, za dużo jest tego wszystkiego dla mnie, najchętniej bym wzięła... O, tylko takie chyba dwie. Plus pluszowe. No nie wiem, te białe to już niekoniecznie, bo są ogromne po prostu. Trochę są za duże. Przy dużym domu fajnie by to wyglądało, jakbym miała gdzie je postawić. O, albo jedną taką, a jedną taką. Pasowałby ten ogonek złoty do tego, no ale bardziej bym to ustawiała właśnie przy wejściu w korytarzu, gdybym miała na czym je postawić. Dobra, wrzucę to do tego pudła i obejrzymy te kubki, bo ja nie wiem, co tam jest. Tak będę wyciągała, bo nie mam tu mniejszego, znaczy większego żadnego statywu. Taki kubek z renifery, no taki bardziej zimowy. Nie pamiętam tych kubków, szczerze mówiąc. O, ten mam taką dyńkę typową. Kurczę, no może na herbatę sobie wezmę ten jeden, no nie wiem. Mam już coś takiego, że jak wiem, że mi to zajmie dużo miejsca, to po prostu nie chcę tego zabierać. Taki zimowy. Na 100% nie będę w tym roku kupowała żadnego kubka. O, tu mam sowę. O, tutaj jest świąteczny taki z H&M-u, bardzo go lubiłam, ale to też dopiero w grudniu. Tu widzę taki stepko, taką aladynię, ale jest malutki. Chyba go nie będę brała, też go wezmę, za chwilę wezmę to wszystko w ogóle na dół, tam do teściowej, niech sobie zobaczy. O, i tu taki, to też taki bardziej świąteczny. Trochę się zastanawiam, tak będę do Was mówić, no fajnie, trochę się zastanawiam, czy fajnie nie wyglądałaby u nas tam z lewej strony na blacie kuchennym ta półeczka taka z Ikei, którą się tak stawia, że macie po prostu jakby dwa pięterka i na niej sobie postawić na przykład tylko o jakąś taką małą dekorację. Bo tam jest dosyć gołe. Ja lubię, jak jest gołe teoretycznie, ale żeby tak trochę rozbudzić to miejsce, no nie wiem. Nie wiem, przemyślę to, ale póki co zabieram tylko ten kubek, jeśli chodzi właśnie o kubki, a z dyń zaraz zobaczymy, upewnię się. Hejo, wzięłam się właśnie za robienie czegoś słodkiego. Hejo. Dlatego, że naszła mi ochota, a powiem Wam, że jak ostatnio miałam ochotę na słodkie. Hejo! To zrobiłam takie szybkie cynamonki. W tym momencie co prawda jest przepis na takie, wiecie, prawilne cynamonki. Robimy ciasto i to masę, natomiast ja robię takie oszukane trochę na szybko, ale są przepyszne. I tak, rozpuszczam sobie 90 gramów masła. Zaraz do niego dodam, no tak 60-70 około gramów cukru trzcinowego i jedno opakowanie prawie że całe cynamonu. I jak to wszystko mi się tutaj rozmiesza razem, właśnie już nie będę chyba dłużej podgrzewać, bo ten cukier też nie musi być całkowicie rozpuszczony, także wrzucę go sobie i to rozmieszam. A też nie chcę, żeby to było gorące, żebym potem mogła rozsmarować po cieście. No to właśnie później nakładam taką masę na ciasto francuskie. I robię właśnie z ciasta francuskiego. Możecie zrobić oczywiście sobie ciasto, ale jak szukacie przepisu na coś takiego ekspresowego, właśnie też mieliśmy jakiś czas temu gości i chciałam coś takiego zrobić na szybko,
I tak, one się troszeczkę rozpadały później, niektóre, dlatego że no, ciasto francuskie jest takie bardziej, no, kruszy się, o tak, delikatniejsze jest, ale tak czy siak wszystkim bardzo smakowały, były naprawdę pyszne. Także można sobie tutaj też regulować według siebie ilość składników, ilość cukru i jeszcze cynamon. Tym razem na sobie tak po prostu sobie na oko, no tam było jedno całe opakowanie, ale... Wieczór, jest godzina 22, mówię cicho, bo Nel oczywiście śpi, Tomek też się położył, bo musi to bardzo wcześnie wstać, a ja tylko sobie już chwilę poczytam i też uciekam do spania, także mam nadzieję, że znowu taki klasyczny, standardowy vlog przypadł Wam do gustu, jeśli tak, no to oczywiście kciuk do góry i widzimy się w kolejnym. Pa, pa! Thank you.